Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Adam Nergaldarski. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Światowe marki, concierge, indywidualne projekty biżuterii. W Exclusive Time kupisz, sprzedasz lub wymienisz ekskluzywne zegarki, torebki i biżuterię. Exclusive Time. Tu luksus nabiera znaczenia. www.exclusivetime.pl. Dzisiaj u mnie Paweł Domaga. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Widzieliśmy się prawie 2 lata temu. To już tyle? Tak. Naprawdę czas leci. Dużo się zmieniło od tego czasu? Te 2 lata, co u ciebie zmieniły? Wiesz co, nie pamiętam. No nic, nic takiego. Nowa płyta, serial zawodowo dużo. Przeprowadziłem się. Tak? Gdzie teraz mieszkasz? Niedaleko, gdzie mieszkałem, tylko że... Ja wiem, bo ja rozmawiałem ostatnio z Malwą i Malwą mówiła, że u ciebie była. No, bo byliśmy, no tak, była, no. Tak, mówiła, że Tomek mówił, że nie zabrała go do ciebie. Chory był. To tak, oficjalna to jest oficjalna wersja. Tak, to jest oficjalna. No, wiesz, dzieci oddali do dziadków, chciał się wyluzować i obejrzeć seriale, a nie. Tak. Sprzedałem go, no dobrze. Ostatnio w naszej rozmowie w ogóle nie poruszyliśmy wątku twojego dorastania. W jakim domu ty dorastałeś? W normalnym domu. Tak. Co to znaczy normalny? No, rodzice, brat, bez żadnych patologii. Mhm. Jeszcze z dziadkiem mieszkaliśmy, czy też z babcią. I co? I dorastałem w Radomiu i myślę, że to jest kluczowe, ale teraz tak zupełnie serio, mówiąc, nie dlatego, że Radom, bo ja zawsze tak z takim dystansem o tym mówię, ale Radom, to, że dorastałem, nie wiem, czy to też jest kwestia Radomia, czy czasów, w których dorastałem, to było super, że nie odczuwałem czegoś, co teraz odczuwam, że na przykład moje dzieci jednak dorastają w pewnych bańkach, a Radom lata 90. Bardzo bogaci i bardzo biedni. Bardzo biedni razem. Przyjaźnili się, wszyscy razem żyliśmy. Mhm. I biedni, i bogaci, i chłopaki z bloków, i chłopaki z domów, i rodzice bezrobotni, i rodzice, którzy pracowali na jakichś wysokich stanowiskach, i wszyscy mieliśmy podobne marzenia, i mogę powiedzieć, że przez to poznałem życie i nauczyłem się takiej empatii i zrozumienia. I to jest dla mnie coś bezcenne, to jest coś, co zostało we mnie do teraz. To a gdzie byłeś w tej hierarchii? Ja bym tak po środku mogę powiedzieć, że tak, że było i było różnie. Bo na początku mieszkaliśmy w domu, potem mieszkaliśmy w bloku, bo tam się posypały różne biznesy. Także doświadczyłem i bogactwa, i biedy. I może biedy to za duże słowo, ale takiego skromnego życia. I muszę powiedzieć z całą świadomością tego, co mówię, że nie ma to takiego dużego znaczenia, jak się wszystkim wydaje, że ma. Ale to jest bardzo interesujące, bo ja mam takiego przyjaciela, który żył jako bardzo zamożny dzieciak w pewnym momencie, ale w pewnym momencie firma jego taty zbankrutowała. I on niczego tak bardzo w swoim życiu nie boi się, jak tego, żeby stracić kasę. W tobie nigdy nie było czegoś takiego? Że trochę jednak mimo wszystko może mówisz, że to nie jest duża zmiana dla dziecka, ale jak dla dorosłego człowieka nie rzuca to trochę na ciebie czasami cienia? Wiesz, nie wiem, to z perspektywy dziecka. Myślę, że najważniejsze jest dla mnie, to jest to bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa mojej rodziny. Pewnie jako facet miałbym jakieś takie ambicjonalne doły i byłbym pochratany tym, że nie mogłem zapewnić dzieciom tego, co chciałem, ale jednak z całą stanowczością i świadomością tego, co mówię, myślę, że najważniejsza jest miłość. I to nawet, wiesz, najwięcej samobójstw, samookaleczeń nie jest wśród dzieciaków biednych, tylko wśród dzieciaków bogatych, najwięcej problemów z narkotykami. Dlatego mówię to świadomie, że najważniejsza jest miłość, jakkolwiek pretensjonalnie to brzmi, ale nikt nie wymyślił nic lepszego. No dobrze, a twój tata dobrze sobie radził z tym? No bo jak już tak powiedziałeś o swojej perspektywie, to zastanawiam się, jak to wyglądało u ciebie w domu. Nigdy nie czułem się niekochany.
To jest, czyli miłość była najważniejsza. Była najważniejsza. I to jest jakby... I to jest najważniejsze. Co więcej, mogę powiedzieć, że z perspektywy dzieciaka nawet bardziej mi się podobało to mieszkanie w bloku w 42 metrach z dziadkiem. I, że kumple przychodzili i to mogę tak powiedzieć. No bo twoi rodzice też byli takimi rodzicami, że mówili, że masz robić to, co kochasz, że nie chodzi o to, żebyś kalkulował, tylko żeby to było właśnie wynikało z serca. Zresztą chyba też od nich dostałeś na komunię pierwszą taką prawdziwą gitarę. Tak, tak, to dostałem. Rzeczywiście tak było i no i to jest najważniejsze takie, wiesz, wsparcie. Każdy tam ma jakieś swoje problemy też. Nie chcę, wiesz, za dużo mówić o rodzicach, bo mogą sobie albo nie życzyć, albo coś, także szanuję takie rzeczy, ale najważniejsze jest to, że mimo wszystkich różnych rzeczy nie było momentu, żebym się czuł niekochany albo nie czuł się ważny. No bo twoi rodzice, bo ty się urodziłeś we Wrocławiu, bo twoi rodzice studiowali i potem wróciliście z powrotem do Radomia razem z bratem. A co studiowali twoi rodzice? Znaczy moja mama była pielęgniarką i tam pracowała, mój tata studiował fizykę. Właśnie, bo zastanawiało mnie, czy te predyspozycje po prostu urodziły się... Fizykę, no, a mój brat też jest fizykiem. Tak. A mieliście jakieś rytuały? Bo znalazłem taką informację, że teraz kupujesz sobie jakieś łamigłówki i testy, żeby pobudzać swój mózg, i zastanawiało mnie, czy to też się nie wzięło z dzieciństwa albo z czegoś takiego, że robiłeś to już wcześniej. Nie, to nie robiłem tego nigdy wcześniej. Znaczy nie robiłem, no. Byłem w matfizie takim dość... dość hardkorowym. I rzeczywiście, jak dostałem się na studia aktorskie, to dużo było pracy pamięciowej i w tym momencie zauważyłem, że jednak musisz trenować ten mózg, żeby mieć to logiczne myślenie, takie skupienie na niuansach. I w pandemii sobie zacząłem kupować i robić różne łamigłówki. To mi sprawia przyjemność i też jest taką fajną odskocznią od takich rozkminek, że tak powiem, humanistycznych. No to jeszcze wrócę do tego domu. Były jakieś jasno określone zasady i wartości, które były w tym domu? No takie... Zwykłe, żeby być, no to co? Nie była to jakaś despotyczna rodzina, był jakiś taki luz, no ale tam nie mogłem przychodzić pijany. Co ty, naprawdę? Dostałeś gitarę i oczekiwali, że będziesz trzeźwy? O której godzinie musiałem być w domu, także takie zwykłe rzeczy. Dużo też rozmawialiśmy. No ale to nie są takie zwykłe rzeczy, wiesz, zazwyczaj często jednak rodzice w tamtych czasach nie rozmawiali ze swoimi dziećmi, nie traktowali ich jako równorzędnego partnera chociażby do rozmowy. Ja nie wiem, czy też byłem traktowany jak równorzędny partner, znaczy może tak się wydawało, ale teraz z perspektywy ojca widzę, że jest bardzo niebezpieczne, żeby dziecko traktować jak równorzędnego partnera, bo zrzucanie na dziecko odpowiedzialności, znaczy dawanie mu zbyt dużej wolności, nie stawianie granic, jest niczym innym jak zrzucanie na niego odpowiedzialności, na którą nie jest gotowe. Wszystkie badania jak psychologiczne wskazują, że to jest bardzo niebezpieczne dla dziecka, nie stawianie granic i dawanie mu za dużej wolności jest takim bardzo ładnym i chwytliwym hasłem, ale za tym idzie, że tak naprawdę zrzucasz odpowiedzialność, która jest twoja, za tego człowieka, który jest osobnym bytem i ma swoje zdanie i to jest oczywiste, ale pewnych rzeczy jeszcze ze względu na doświadczenie i wiek nie ma i nie możesz zrzucać odpowiedzialności na niego. Czyli u ciebie to była taka bardziej rozmowa jednak mimo wszystko z dzieckiem. Tak, tak. A to, że jesteś osobą wierzącą, też wynika z domu i z tego, z tej tradycji, że chodziliście do kościoła, bo to też... Tak, to czy moi rodzice są wierzący? Ja może jestem inaczej trochę wierzący niż oni, bo miałem taki moment rzeczywiście odejścia od wiary, nawet zastanawiałem się nad odejściem w ogóle. Nad apostazją? Nad apostazją nie, nad konwersją do jakiegoś kościoła protestanckiego. Nigdy nie miałem jakiegoś tego poczucia, że jako umysł analityczny i matematyczny zacząłem wszystko analizować i to nawet niedawno było i czytać i różne rzeczy. I rzeczywiście jednak stwierdziłem, że zostaję w Kościele katolickim, że najwięcej rzeczy mi się tutaj zgadza, mimo wielu rzeczy, które są do poprawy, do zmiany i są karygodne i nie do przyjęcia. A jakim byłeś dzieckiem, jak już tak porzucając strefę twoich rodziców, a mielibyśmy spojrzeć na ciebie, który ma, nie wiem, 8, 9, 10 lat? Kurde, 8, 9, 10 lat to nie pamiętam. Myślę, że byłem pogodny cały czas, wiesz, to były te czasy, że nie było telefonów wobec tego. Moje dzieciństwo mi się kojarzy z podwórkiem,
że cały czas byliśmy na zewnątrz z matką, która krzyczy na obiad albo do domu już z balkonu, wiesz, także tak mi się kojarzy dzieciństwo, że tu dużo było grania w piłę, dużo było szwędania się potem po mieście już w liceum, no to były tak zwane szwędacze. Ale też myślę, że byłem sympatyczny, miałem dużo znajomych, ale zawsze też byłem taki lekko zdystansowany z boku, że miałem taki jakiś swój świat, dalej mam i bardzo sobie to cenię, do którego nikt nie ma, wiesz, dostępu. Nawet Zuza? Nawet Zuza. Mm-hmm. A brat jest do ciebie podobny? Chyba nie. A ile? On jest starszy, młodszy? 4 lata starszy. Okej, no to też jest taka różnica, no, że z jednej strony trochę tak, trochę nie. Trochę tak, trochę nie. No, wiadomo, on jest też, też mamy takie prace i różne życie, że nie możemy się tak często spotykać. Też ten mój taki moment, nie wiem, liceum, on już był na studiach w Warszawie, ja już jeszcze byłem w Radomiu. Mhm. No, ale to tak jak z każdym młodszym brat, że denerwowałem go, jak przychodził do niego. Koledzy, to ja też się chciałem bawić, teraz widzę po dzieciakach, jakie to jest, jak się wkurzają, wiesz. Także tak. A te artystyczne wszystkie umiejętności, które masz, uważasz, że po kimś odziedziczyłeś? To też mnie zastanawiało. Nie mam pojęcia, też się nad tym zastanawiałem. Że jednak jesteś taki bardzo płodny do tego, żeby robić różne rzeczy, bardzo dobrze myślisz, bardzo szybko myślisz, tworzysz, widać, że znajdujesz różne przestrzenie, też dobrze myślisz, jeżeli chodzi o ich realizację. To mnie zastanawiało. Wiesz, myślę, że to może jest związane też z tym, że że jednak ten kult, to jest złe słowo, ale że jednak te nauki ścisłe były u mnie w domu i tak naprawdę ja uważam, że w sumie nauki ścisłe i humanistyczne tak bardzo się od siebie nie różnią. Po prostu i w jednym i w drugim chodzi o poznanie świata, opisanie tej rzeczywistości, zrozumienie jej, zrozumienie człowieka. Tylko używamy do tego różnych narzędzi, nie? I jeżeli masz jakby te dwie nogi, to jest chyba dużo łatwiej i można dużo szerzej spojrzeć na pewne rzeczy. No wiesz, rzadko znajduje się chłopak, który gra na gitarze i bierze udział w olimpiadach matematyczno-fizycznych. No, to jest coś, by się tam znalazł, nie? Dragan też przecież robi zdjęcia i te dyski reżyseruje. Tak. Nie porównuj się do Dragana, żeby nie było. Nie, no już się porównałeś. Ale Zuza uważa, że masz dużo cech kobiecych, że często się wzruszasz, bardziej interesujesz się modą, niż ona. To też było zawsze w tobie? Tak, zawsze. Ja jestem człowiekiem, który niezwykle szybko się wzrusza. Czasami jest to dość kłopotliwe. Mhm. Potrafię opowiadać historię Zuzi jakąś, która się przytrafiła, albo jakieś swoje przemyślenia, albo coś. Nie są one jakieś super wzruszające, ale na przykład, że coś mnie wzruszyło, mówię, i ona zawsze jeszcze mówi, nie, będziesz płakał. No i często płaczę. Nie wiem, jest coś takiego we mnie, że szybko się wzruszam. A kiedy pierwszy raz uciekłeś ze szkoły, żeby iść do kina? O, ja dużo uciekałem ze szkoły. Dużo, nie pamiętam kiedy, ale uciekałem. A pamiętasz na co pierwsze? Chyba Braveheart. Tak mi się wydaje, że Braveheart, bo to kilka razy uciekałem. A uważasz, że ogólnie filmy, muzyka i to wszystko, co działo się popkulturowo i kulturowo w twoim życiu, to ukształtowało ciebie dzisiaj tym, kim jesteś? Zdecydowanie tak. Myślę, że filmy, muzyka miały na mnie ogromne wrażenie. Mm-hmm. Że w pewnym momencie to było moje, może nawet główne życie, że ja się bardzo inspirowałem filmami, muzyką. Żyłem w takim świecie, co będę robił, jak będę robił. Wyznaczyłem sobie jakieś cele, już szukałem jakichś dróg, jak do tego dojść, także to bardzo szybko wiedziałem, co chcę robić. A miałeś takich bohaterów, z którymi się bardzo mocno utożsamiałeś albo widziałeś w nich siebie? Może tak, aż tak to nie, ale rzeczywiście zależy, nie wiem, tak już kiedyś to mówiłem, że jakbym kiedykolwiek już na emeryturze chciał sobie dorobić i napisać swoją autobiografię, to myślę, że każdy etap życia to jest jakiś ważny film dla mnie, czy każda piosenka i każdy rozdział bym nazwał jakąś piosenką, nie? Albo filmem. Mm-hmm. I myślę, że na pewno to... jestem też dzieckiem i wychowany na latach 90. i te filmy lat 90., wiesz, Forrest Gump, Gladiator, Braveheart, American Beauty, takie, że to są filmy, które mnie ukształtowały, które mnie inspirowały, które pobudzały moje marzenia, rozbudzały moje jakieś takie pragnienia, to myślę, że te filmy miały ogromny na mnie wpływ. Też nie było takiej dostępności do tego, jak teraz jest, że wiesz, albo że nagrywałem sobie kasety z radia, żeby słuchać tych piosenek. Albo przegrywaliśmy sobie kasety i jedną kasetę, wiesz, mogłeś...
Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Nie miałeś tak jak teraz, że masz na telefonie dostęp do całej muzyki świata, tylko miałeś jedną kasetę i ją doiłeś 2 miesiące, dopóki sobie nie uzbierasz na następną. Także miałem wszystko przeanalizowane bardzo dokładnie, wiesz. No tak, mi się wydaje też, że ta pamięć filmowa, że często jest tak, że możesz przywołać sobie pierwszego Top Guna i opowiedzieć o nim od samego początku do końca, ze względu na to, że widziałeś go powiedzmy 5 razy, a dzisiaj jest tak, że nie będziemy pamiętali o filmach, z których wychodzą, nie dlatego, że są słabsze, tylko dlatego, że nie ogląda się już czegoś 5 razy, bo leci na przykład w telewizji, bo po prostu jest powtórka. Dokładnie, nawet to jest ciekawe, bo jak powiedziałeś o Top Gunie, teraz widziałem tego nowego Top Guna i nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest dobry film, czy to jest niedobry film, czy to poleciało na jakimś takim sentymencie, ale bardzo mi się podobało to, że wiesz, że znowu ten Tom Cruise, że znowu te motocykle, że to, to wszystko, że też jest trochę ta, że ta muzyka, i oglądając ten film trochę się czułem znowu jak dzieciak, a Top Guna oglądałem w opór. Tak, i ogólnie twoje i moje pokolenie jest takim pokoleniem, które na sentymencie można bardzo dużo spieniężyć. Kiedyś czytałem o tym artykuł, że my jesteśmy takim pokoleniem, gdzie będą remake'i tych wszystkich rzeczy i my będziemy chodzili na to masowo, bo po prostu chcesz wracać do swojego dzieciństwa, do tego miejsca po prostu, czym nasiąkałeś, i chcesz zobaczyć to w jakimś stopniu jeszcze raz. A to ciekawe, ale rzeczywiście to podpisuje się pod tym, że tak jest. Nie? No. Nawet sobie pomyślałem, że Stranger Things jest trochę takim serialem, który leci na takich sentymentach tych lat. No i zobacz, jaki to jest sukces, bo jesteśmy grupą konsumencką dzisiaj. Dlatego bardzo dobrze te wszystkie wielkie korporacje to wykorzystują. A twoja pierwsza styczność z teatrem to było wtedy, kiedy w tej 3. klasie liceum wziąłeś udział w castingu, czy to już było wcześniej? Tak, wcześniej to były jakieś takie, wiesz, kółka teatralne, chociaż mnie nie przyjęli do kółka teatralnego jako jedną z 30 osób w Radomiu, ale potem był casting do... W Radomiu był taki cykl Radom Odważny i był sztuka Szymona Wróblewskiego Punkiet. Ja grałem casting tam do głównej roli, był normalnie casting i graliśmy to z powodzeniem. Byłem w 3. klasie liceum, czyli rok graliśmy, a potem od razu dostałem propozycję zagrania Ignasia w Transatlantyku, Krzysztofa Galosa, Gombrowicza, ale Krzysztof reżyserował, i potem jakby już dostałem się do Akademii Teatralnej. No dobra, ale przed tym dostaniem, jak grałeś te rzeczy, czułeś, że masz talent? Czułeś, że masz do tego predyspozycję? Ja wiedziałem, że chcę być aktorem od 3. klasy podstawówki i jakby nie dopuszczałem do siebie. Szczerze mówiąc, nie wiem jak to zabrzmi, nawet przez chwilę nie miałem wątpliwości, że się nie nadaje. Znaczy, ja nie bałem się, że na przykład, że się nie dostanę do szkoły. Ja po prostu szedłem na pewniaka, teraz nie mam takiej pewności już, ale w tamtym czasie rzeczywiście nie wiem skąd mi się to wzięło, miałem po prostu taką pewność i jasność, co chcę robić i że to jest coś, co potrafię i że no. Ale to jest w ogóle ciekawe, no bo powiedziałeś, że nie przyjęli się do tego kółka teatralnego, z drugiej strony wiesz, że chcesz to robić, to też boli, to są takie porażki w ogóle, dziecka? Ja szczerze mówiąc, w ogóle mnie to nie zrobiło to na mnie wrażenia. Naprawdę, wiem, że jak to brzmi, ale dokładnie pamiętam ten stan, powiedziałem, nie przyjęli mnie, ale spojrzałem na tych, co przyjęli, mówię, chyba dobrze, może, i od razu poszedłem na casting do profesjonalnego teatru. Ja w 3. klasie, liceum, czy w 2. byłem, bo to jeszcze było przed teatrem, poszedłem do dyrektora teatru w Radomiu, nie pamiętam jak on był, że chcę zrobić spektakl, w ogóle, że chcę wyreżyserować, chociaż nie miałem o tym pojęcia. Ja z nim gadałem ze 4 godziny, prawie go przekonałem, on mówi, on nie wiedział, kim jestem, a co ty robisz, czy pan coś robi? Mówi, nie, jestem tu w liceum obok. No, on mówi, także nie wiem, miałem w sobie jakąś taką bezczelność i taką pewność, że to jest to, co chcę robić, że to jest moje miejsce. Ale to jest w ogóle niesamowita historia, sobie tego nie wyobrażam, że dzisiaj przychodzi gość z 2. liceum i tak jeszcze pewnie o tym mówi. No ale jak myślimy ogólnie o artyście, to myślimy o kimś wrażliwym i delikatnym. Taki też byłeś? W takiej 2. liceum, w 3. liceum, no bo miałeś tą pewność siebie, a druga strona była wrażliwa i delikatna? Myślę, że szczerze mówiąc, że wydaje mi się, że w tym okresie wszyscy są wrażliwi i delikatni. I może się obracam w takim środowisku i dalej obracam, że wydaje mi się, że większość moich znajomych jest wrażliwych i delikatnych. I no to, tylko wiesz, bo to jest bardzo ciężko zdefiniować, co rozumiem przez wrażliwość, bo moim zdaniem
ta wrażliwość nie świadczy też o tym, że się tak wszystkim wzruszamy. Znaczy, to nie definiuje wrażliwości, czy, bo wrażliwość moim zdaniem, jak ja sobie ją definiuję na swoje potrzeby, to jest umiejętność dostrzegania jakichś magicznych, niebywałych wręcz rzeczy w codzienności. Że w zwykłej sytuacji, w zwykłym zdarzeniu, w zwykłym zdaniu wyczytujesz może nie więcej niż to znaczy, ale to, co to naprawdę znaczy, i tak się w to wgłębiasz i starasz się dostrzec tam coś, co jest tylko dla ciebie. I to jest według mnie wrażliwość, a nie taka nadwrażliwość na swoim punkcie, że to mnie urazi, to się poczuję obrażony, bo to dziękuję Bogu za to, że nie mam takiej cechy, w ogóle nie jestem obrażalski i wiele rzeczy po mnie jakby spływa, nie jestem też pamiętliwy i małostkowy, to sobie bardzo, bardzo cenię. Laurka. No ale co mam powiedzieć, no tak mam wiele wad, ale nie tak. Ale tutaj akurat jestem, nie jestem obrażalski, co też jest niefajne, bo wydaje mi się, że każdy tak ma. Czasami mówię komuś coś wprost, albo w jakimś konwencji, wydaje mi się, że to jest oczywiste, że to jest żart i ludzie tego, to nie odbierają tego tak, jak ja bym odebrał. Ale też mi się wydaje, że to może też jest związane na pewno z tym, że my z kumplami mieliśmy i dalej mamy taki kod porozumiewawczy, że jesteśmy wobec siebie ostrzy i nikt się nie obraża i drzemy z siebie łacha i nie ma tam jakby świętości. Nawet jak się spotykamy kryzysowo, bo ktoś ma jakiś dół, no to szybko badamy sytuację i potem jakby drzemy z łacha przez 40 minut, póki się nie rozładujemy i dopiero zaczynamy, wiesz. Dopiero wtedy można pomagać. Można pomagać. Był bunt w twoim życiu? Myślę, że był, ale nie taki jakiś niezdrowy, ale ja mam wrażenie, że cały czas jestem buntownikiem. Mam taką cechę, której właściwie też nie lubię, że czasami robię coś tylko po to, żeby to zrobić na przekór. Po prostu niebo nie, bo wszyscy tak robią, to ja, chociaż to ma rozsądne przesłanki, to ja zrobię na odwrót. Że mam taki, nazywam to radomskim genem, albo że właśnie... Wtedy przypominaj sobie, że urodziłeś się jednak we Wrocławiu. Tak. I to rzeczywiście, to ja mam taki do tej pory, tak, że jak ktoś mi na przykład prosi, tylko nie wiem, na przykład gdzieś tam, tylko nie mów tego, proszę cię, to jest... To jest... Świetnie się ufa! To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie wtedy... To powiem. Ale w młodzieńczych latach objawiał się dokładnie w ten sam sposób? Dokładnie w ten sam sposób, no. Ale nie uciekałeś z domu, nie wyjeżdżałeś, nie wyprowadzałeś się? Nie. Wiesz, że też tak miałem, że na przykład tata też pracował w innym mieście, też często go nie było. Mama jako pielęgniarka często miała noce, także ja, brat był, ja dużo byłem sam z dziadkiem. Wobec tego ja miałem jakby taką dużo miałem przestrzeni dla siebie, co teraz widzę, że to było super, nie? I to było jakieś takie, że spoko, ale nie robiłem żadnych takich sytuacji hardkorowych. A dziadek to ktoś ważny w takim wypadku? Bardzo ważny. Zmarł 2 lata temu, ale dziadek to mega. Dziadek Stefan jest to legenda wśród moich znajomych i miałem z nim nawet pokój. W czasach licealnych mieliśmy wspólny pokój, także dziadek jest dla mnie bardzo ważną osobą. To co trzeba w swoim życiu osiągnąć, żeby zostać legendą w twoich opowieściach? Nie, kim no trzeba dziadek być? Był, wiesz, to są takie no. To są takie rzeczy, które zostaną pomiędzy mną a moim dziadkiem. Na zawsze. Chyba tak. Ale był jakimś takim wzorem? Nie. Ale mieliśmy dobry przelot wspólny. Bo chciałem zobaczyć, w którą stronę idziemy. Ojejku. To dobra, przechodząc do tej warszawskiej szkoły, powiedziałeś, że miałeś fantastyczny rok i to było ogromne szczęście. Jak szerzej wspominasz ogólnie czas studiów? To był
najlepszy okres w moim życiu, tak naprawdę. Znaczy najlepszy, no tak chyba najlepszy. Pozdrówmy Zuzę teraz. Pozdrawiam Zuzę, tak. Nie, no Zuzę byliśmy razem na studiach, także. Ale rzeczywiście... Ale wtedy miała innego chłopaka. Tak, tak, ja miałem dziewczynę, ale jeżeli chodzi o rok i o te 4 lata na Akademii Teatralnej, to naprawdę to było świetne. Miałem bardzo zdystansowany rok, każdy moim zdaniem był osobowością i bardzo się dziwię, że nie wszyscy zrobili jakąś wybitną karierę, chociaż każdy sobie radzi. Bardzo dużo się od nich nauczyłem. Świetne poczucie humoru, taka właśnie empatia. I nawet jak ktoś na początku był jakiś taki wycofany, czy nie miał dystansu do siebie, to bardzo szybko jakby ta grupa nauczyła dystansu. Nawet to był zarzut i do mnie, i do całego roku, że jesteśmy zbyt zdystansowani. Nie podchodziliśmy do tego tak poważnie bardzo. Myślę, że się wspieraliśmy. Ja od nich jakby totalnie czułem wsparcie. Bo wiesz, i ludzie się rozwinęli w bardzo fajnych kierunkach, nie? Bo wiesz, i mamy też Mateusz Lewandowski, który jest w klubie komediowym, pisze super teksty. Jest Bartek Warzycha, który został świetnym fotografem, ma wystawy po świecie i robi zdjęcia. I jakby dużo im zawdzięczam. Tak myślę, że powiem to patetycznie, że we wszystkim, co robię, jest też cząstka ich, bo od każdego z nich wziąłem jakiś element wrażliwości, coś ściągnąłem, coś sobie zapożyczyłem. A jak się zaczyna spotykać ze swoją przyjaciółką? Bo to jest bardzo ciekawe i zastanawiało mnie to, że widzisz też, że ona jest z innym gościem, ty jesteś z inną dziewczyną, poznajecie się też na roku, więc wiesz, nie ma tej bariery, że ty jesteś facet, ona jest kobietą i spotykacie się dla siebie i zachowujecie się w określony sposób, tylko często przyjaźń jest czasami nawet bliżej niż miłość, jeżeli chodzi o niektóre zachowania, że w przyjaźni możesz, z kumplem możesz porozmawiać o niektórych rzeczach, a z żoną już po prostu nie za bardzo chcesz je dotykać dla samego komfortu tego małżeństwa. I no, też przyjaźń jest elementem bardzo ważnym miłości. Tak, ale nie poruszasz raczej chyba wszystkich tematów. To jest bardzo też specyfika bycia na jednym roku w Akademii Teatralnej. Wobec tego Zuza mnie widziała w każdej możliwej sytuacji. jeszcze zanim byliśmy parą, także byłem już sprawdzony przed tym. Ja też ją widziałem w każdej sytuacji, wie jak się zachowuje w skrajnych sytuacjach, wie, zna wszystkie moje złe cechy i dobre cechy. No i po prostu jak się już tak przyjaźnisz i w pewnym momencie kończymy tę szkołę i sobie myślisz, że miałbym jej więcej nie widzieć, jednak widzisz, że jednak masz inny stosunek do niej niż do innych przyjaciółek, innych kobiet i nie wyobrażasz sobie życia bez niej, no to wtedy już wiesz, że to jest miłość i podejmujesz tę decyzję, że tak. No ale wy też razem byliście na etacie w teatrze dramatycznym. Tak, ale to wiesz, bo wtedy nas wzięli nas całą grupą. Po prostu po festiwalu szkół teatralnych tam wzięli chyba z 5 czy 6 osób do teatru dramatycznego. Tak, trochę jak u piłkarzy, wiesz, że transfery są i tak i skupują, skauci jeżdżą i skupują. Przynajmniej tak było kiedyś, nie wiem jak jest teraz. No dobra. Wiemy, że młodzi nie chcą na etaty iść. A jakbyś miał tak wejść w swoje serduszko, to dlaczego akurat w niej się zakochałeś? Wiesz co, to nie mam pojęcia. Wydaje mi się, ja na to wszystko tak jako osoba wierząca też patrzę przez taki pryzmat, że wydaje mi się, że dopiero razem jesteśmy taką jednością. Ja mogę robić to, co robię i być tym, kim chcę, tylko przy niej. Że dopiero wtedy jestem dopełniony. Nie? To jest też jakaś... jakoś tak na to patrzę, nie? No bo to nie chodzi tylko o miłość. Nie wiem, jak to powiedzieć. Gdybym było... Jest dużo innych, fajnych sytuacji, gdzie możesz sobie komuś przysiąc miłość, nie? Możesz sobie, kurde, na plaży, możesz w lesie, możesz wyjechać na wspaniałą podróż, a jednak to, że decydujesz się na małżeństwo, czyli podejmujesz taką decyzję, że to jest na całe życie i że stajesz się jak w jakimś sensie jedno, że nie wyobrażasz sobie życia i ja to tak jakoś to odbieram i tak to czuję, że jestem spełniony i dopełniony, dokochany dopiero z nią, nie? Także tak. A jeżeli ktoś jest niewierzący, to moim zdaniem jest w ogóle bez sensu, żeby był ślub, bo naprawdę są dużo fajniejsze i ładniejsze i bardziej spektakularne rzeczy, że można sobie przysiąc tylko miłość. Ty jako partner, a później mąż bardzo mocno się zmieniałeś?
No myślę, że tak, że znaczy, to jest ja mam wrażenie, mam nadzieję taką, że cały czas się zmieniam, mm-hmm. Że Zuza mnie nauczyła na pewno takiej delikatności, mniej takiego radykalizmu, mm-hmm. mniej takiego ostateczności w osądach, też jesteśmy, wiesz, zupełnie innych środowisk i rodzin i to jest super i mam nadzieję, że też coś ja od niej wziąłem, ale na pewno jestem delikatniejszy, bardziej jestem lepszy po prostu, mówiąc wprost. No ale bo to jest bardzo ciekawe, bo ty w Vivie powiedziałeś o tym, że byłeś kiedyś taki bardziej radykalny, jeżeli chodzi o niektóre... O sądy, o wszystkie takie... A skąd to się rzeczy brało w tobie? No to jest właśnie ten radomski gen, nie? To jest właśnie to, że wszystko było takie ostateczne, że Zuza mi pokazała świat szerzej, mhm. tak bym powiedział. Jak widzisz świat szerzej i też wchodzisz we wrażliwość innego człowieka, w jego doświadczenia, ale tak naprawdę wchodzisz, mhm. nie starając się tego oceniać, nawet nie starając się tego zrozumieć, tylko po prostu wchodzisz w emocje, w życie, w doświadczenie tego człowieka, one się po części, jak ktoś dla ciebie jest bliski, stają twoimi i one cię bardzo, bardzo, bardzo poszerzają ci ten horyzont myślenia, nie? I mhm. jak masz to poszerzone, to jest tak, to wtedy zupełnie inaczej postrzegasz świat, inaczej. I na pewno patrzę na ludzi z większą czułością, mhm. miłością i zrozumieniem. No ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś na koniec, szczególnie o tym zrozumieniu, bo ten radomski gen, z tego co zrozumiałem, daje też takie trochę poczucie tego, że ciężko może być ci zrozumieć inność. Tak, nawet nie inność, tylko jednak żyjesz w bardzo określonym środowisku, masz te takie uliczne zasady, które w Radomiu były bardzo, bardzo mocno i bardzo respektowane i widzisz nagle spojrzenie zupełnie, zupełnie inne. Nie, to są takie, mhm. czasem to są takie pierdoły, które wynikają też, nie wiem, z tego, w jakim, że na przykład wszystkim moim kolegom w Radomiu i mnie też wydawało się, że na przykład pójście do restauracji to jest fanaberia bogaczy. Rozumiesz, bo nie chodziło się, ale to jest taka pierdoła, która jest mhm. zupełnie nieważna jakby w kontekście, tylko taki przykład mhm. mi poszedł. Albo na przykład, że wyjazd na wakacje, no to już, no to bez przesady, no już nie trzeba, to są, wiesz o co chodzi. Mhm. I przez to, że ty nie możesz trochę tego zrobić, jesteś w opozycji do tego, nie? Że na narty to już wyjeżdżają tylko naprawdę ustawieni, kurde, że wiadomo, bo dziadek mm-hmm. był tam komuch, to jeździ na narty. Wiesz? Dziadek Stefan, pozdrawiamy. Wiesz, ja nie jeździłem. Ale wiesz, tu podaję takie bardzo prymitywne przykłady i nie o to chodzi, bo nie wiem, czy znajdę jakiś taki bardziej, bardziej spektakularny przykład, ale to chodzi o takie małe rzeczy, nie? No dobra, no to tym bardziej mnie interesuje, czego nie mogłeś na początku może zaakceptować w Zuzie, albo wydawało ci się to absurdalne na przykład? No nie wiem, takie wychodzenie do restauracji na przykład, że można sobie ugotować przecież, nie? Ale że to jest fajne wyjść do restauracji, mm-hmm. że takie dbanie... o odpoczynek, mm-hmm. nie? Bo ja myślę, że gdyby nie Zuza, gdybym teraz już jest też moje, to ja byłbym w stanie non stop pracować. Znaczy w ogóle mnie nie męczy praca, mm-hmm. nie? Ja mogę jechać, no mogę być zjechany naprawdę po tam 18-20 godzinach przez 3 miesiące, ale wystarczą mi 2 dni i mogę dalej iść. Ale takie, mm-hmm. takie uspokojenie się, no, taka czułość, mm-hmm. No. A jesteś fanem, powiedziałeś teraz całkiem niedawno, że jesteś fanem przyznawania się do słabości. To też musiało do ciebie przyjść? No myślę, że tak. Aczkolwiek też uważam, że w związku to jest konieczne, nie? Żeby się przyznawać do słabości. W ogóle jest w życiu konieczne. Ale to jest bardzo trudne. To jest trudne, ale to jest broń atomowa. Mhm. Znaczy jak potrafisz się przyznać do słabości, to nikt na ciebie nic nie ma. Mm-hmm. To Eminem, 8 mila. Tak? No, Eminem wyszedł na scenę, zafreestyle'owo powiedział wszystko o sobie, co jest najgorsze. I rzeczywiście to jest w ogóle broń atomowa, moim mm-hmm. zdaniem. To jest świetne. No, ale to kiedy się tego tak naprawdę nauczyłeś, żeby powiedzieć na przykład, że na coś się nie godzisz, albo że czegoś nie potrafisz, albo... To może inaczej, bo ja mówiłem to zawsze, tylko może forma
w której to mówiłem, była dość agresywna i konfrontacyjna. Kiedy przestałeś przyznawać się do słabości z nożem w ręce? Tak. Nie wiem, ale myślę, że odkąd jestem z Zuzą, to tak stopniowo to szło. A teraz już nie mam jakby z tym problemu, chociaż też czasami potrafię odpalić wrotki, jak coś mi ten, ale myślę, że jestem w stanie też, nie ma tak, że jak coś naprawdę spieprzę i kogoś obrażę, że nie przeproszę, nie przyznam się do błędu i będę brnął w to. Światowe marki, concierge, indywidualne projekty biżuterii. W Exclusive Time kupisz, sprzedasz lub wymienisz ekskluzywne zegarki, torebki i biżuterię. Exclusive Time, tu luksus nabiera znaczenia. www.exclusivetime.pl. To w poprzednich związkach musiałeś być doskonałym chłopakiem. Bez tych umiejętności i konfrontacyjnych. Tak, byłem znakomity. No, tak. Pozdrawiam. Ale masz dużo wyrozumiałości dla siebie z poprzedniego życia? Totalnie mam dużo. Ja też nie jestem, naprawdę, to jest ta cecha, o której mówiłem, że nie jestem obrażalski i pamiętliwy, to mam ją jakby do wszystkich, ale i do siebie, nie? Mhm. Naprawdę lubię tą cechę, bo nawet jakbyś mi zrobił jakieś ogromne świństwo, to myślę, że trochę bym się powkurzał, ale też mam taką cechę, że jak powiem, stary, jest spoko, może to, jest używam, spoko. To naprawdę jest spoko. Mhm. Znaczy, nigdy nie powiem komuś, że jest spoko, jak jest niespoko. Co więcej, bardziej mnie denerwuje, jak mówię, że jest spoko, a ktoś, ale na pewno, mówię, no, wiesz, także taką cechę rzeczywiście mam. No dobrze, ale ciężko mogło być kiedyś cię lubić? Nie wiem, myślę, że się ratowałem takim poczuciem humoru. I może naprawdę byłem zbyt zdystansowany, że ten mój dystans i takie niewchodzenie w bliższe relacje i w takie rzeczy mogło być takie aż skrajne, że miałem takie wywalone... wiesz, na wszystko. Nie dałem się do siebie zbliżać. Dalej mam bardzo wąską grupę takich bliskich przyjaciół, z którymi potrafię gadać i szczerze i o wszystkim i tak, ale wcześniej to było, no, myślę, że miałem dużo takich znajomych, ale byłem taki bardzo zdystansowany i cały czas miałem jakąś taką maskę, nie, że cały czas byłem wesoły. Cały czas. Czy nie było jakby bata. Ale zdejmowałeś tą maskę, chociaż jak wchodziłeś do mieszkania, pokoju, czy... Nigdzie. To nigdy potwornie męczące również. No, potwornie męczące. I Zuza mnie tego nauczyła, że nie muszę być cały czas, wiesz, wesoły. Ale to też nie jest tak, że to było, bo jakoś mam taką cechę, nie wiem, czy genetycznie, mój dziadek taki właśnie to był, nie? Że... Ale na narty nie ale... Ale rzeczywiście tak, no. Ale to jest bardzo, bardzo w ogóle, bardzo ciągle ciekawe, bo to bardzo męczące jest noszenie takiej maski i prześmiewanie, powiedzmy, wszystkiego. Bo z tego, co rozumiem, to tak mniej więcej... Tak, ja wszystko, tak, nawet jak miałem, to obśmiewałem, aczkolwiek no lepsze to niż inne rzeczy, bo to nie było jakieś może takie patologiczne. Teraz już tego tak nie mam, potrafię, ale może to też jest kwestia wieku, doświadczeń i tego też, że musimy być odważny, nie? Żeby pewne kroki podjąć, nawet zawodowo. Musimy być odważny i mam wrażenie, że nie mogłem okazać słabości. Ale życie też cię łamało w takim stopniu, na przykład, że widziałeś, że pokorniejesz, albo że zaczynasz dostrzegać inne rzeczy w swoim życiu? Że na przykład tego już się nie da obśmiać, nawet jakbyś chciał. Nie, no to są takie sytuacje, no to rzeczywiście to są, jakby właśnie śmierć dziadka, czy to, no to już nie obśmiejesz takich rzeczy, jakichś, wiesz, jak samobójstwo kumpla, czy coś takiego, no to nie obśmiejesz tego, ale dużo rzeczy podchodzę z taką łagodnością, nie, do tego. Może to zostało mi z tego dystansu, że staram się nad tym
nie rozkoszować się w takiej rozpaczy, bo to też jest bardzo wygodna forma ucieczki, nie? Że jest ci tak źle i w pewnym momencie w tym jest mi tak źle i ta rozpacz jest kusząca. No zostajesz ofiarą, a bycie ofiarą jest bardzo wygodne. No. Także nie wiem dlaczego, ale moim zdaniem jako jeden z tych siedmiu grzechów głównych jest był smutek i moim zdaniem on powinien na pewno wrócić. W swoim życiu też miałeś takie momenty zwątpienia, wtedy pomogła ci rodzina i terapia, nauczyłeś się właśnie wtedy prosić o pomoc. Co to w twoim znaczeniu znaczy moment zwątpienia? Moment zwątpienia, no to jest po prostu takie już problemy, że totalnie się rozwalasz właśnie, że nagle opadają te wszystkie maski i zostajesz bez niczego. I rzeczywiście poszedłem na terapię, co dla chłopaka z Radomia wcale nie jest takie łatwe, ale rzeczywiście to nawet całą drugą płytę, to płyta 1984 jest na pierwszej stronie jest dedykowana Markowi Jaździkowskiemu, który był moim terapeutem, już nie żyje i rzeczywiście dużo mu zawdzięczam. Mm-hmm. I co w twoim życiu zmieniła terapia? No wszystko. Myślę, że to też po części umiejętność właśnie pracy z emocjami, znaczy pracy z emocjami, kontrolowania emocji, takiej łagodności. Nie jestem już taki ostry dla siebie, jak byłem. Dalej mam to, bo to też jest, wiesz... Bo to jest ważne ogólnie. Ostatnio gadałem o tym z Tomkiem Włosakiem, od którego zaczęliśmy rozmowę, że ten... Dzisiaj ma urodziny, pisałem mu takie życzenia, że życzę mu tego, żeby ten ogień cały czas w nim się palił, bo wydaje mi się, że dużo ludzi mówi, że odpuszcza, że przestaje się ścigać. I teraz pytanie jest takie, na ile to są ambicje, na ile to jest bardzo wygodne i że... Znaczy nie, dla mnie to właśnie terapia mi pomogła, że ten ogień rozpaliła, nie? No bo właśnie. To jest, chodzi o to, że nie wiem, ja to tak porównuję, że terapia to nie jest, że masz chorą rękę, ty ją, wiesz, uwalimy i damy ci protezę już, nigdy nie będziesz, tylko to jest, że ta ręka wróci... do takiej formy, że będziesz mógł rozwalać wszystkich w zawodach. No to jest dla mnie terapia, a nie to, że to jest zła ręka, to mu tniemy i damy ci świetną, najlepszą protezę. Nie. To jest wszystko to, co stopuje twoje najlepsze rzeczy w tobie. Są... Wszystko to, co stopuje, co się boisz, co, no to usuwasz to, nie? No tak, tylko tutaj jest zawsze ten środek między rodzina, inni ludzie, przyjaciele, praca, że tutaj gdzieś to wszystko trzeba tak dobrze zrobić, żeby zachować jakieś proporcje. To też jest tak, że to jest i terapia, ja miałem i terapię, i miałem i Zuzę, i miałem dużą pomoc, miałem i wiarę i wszystkie rzeczy. Jedyna rzecz, którą mogę powiedzieć, to po pierwsze, żeby prosić o pomoc, a po drugie, też nie chcę tutaj krytykować jakichś takich różnych rzeczy, ale akurat miałem też szczęście, że miałem naprawdę super terapeutę. To 7 lat razem pracowaliśmy. Wow, tak, to naprawdę dużo. Ale ja zauważyłem i to też nawet myślę, że z terapii tak empirycznie, że w momencie, kiedy trochę przestaniesz się tak skupiać na sobie i zaczniesz coś z siebie dawać, wyjdziesz do drugiego człowieka i jakby nie będziesz dla siebie aż tak ważny. Ja wiem, że teraz jest moda, że ja jestem ważny, akceptuj siebie. No, to też jest trochę bzdura. Dlaczego masz akceptować, jak jesteś chujowy, masz jakieś złe cechy? To nie akceptuj ich. Zmień je, weź za to odpowiedzialność, że masz, wiesz, złe rzeczy i je zmień. Ale takie wyjście do ludzi i danie coś od siebie i skupienie się na innych dużo pomaga w tym, jakim ty jesteś człowiekiem. Bo to po prostu wraca, nie? Że jeżeli się skupiasz na sobie, to jesteś bez szans. Że musisz poprosić o pomoc, a jednocześnie sam być tą pomocą, tak to rozumiem. I wtedy to ma sens. Jeżeli się tak skupisz na sobie, nie masz w sobie, ty nie masz w sobie tego, żeby sobie pomóc. No, oczywiście musisz mieć tę odwagę, żeby to zacząć, żeby stanąć w takiej, ja wiem, bo to są takie rzeczy, które brzmią bardzo pretensjonalnie, są bardzo ogólne, ale one są prawdziwe. Takie jak stanięcie w prawdzie z sobą. Że tu ja, to jest zła część mnie, to jest moje chujowe zachowanie, to jest bardzo złe. Ja nie mogę tak robić. To jest moje. Okej, mogę to zwalić na rodziców, na znajomych, na środowisko. Mogę, ale kogo to obchodzi? Ale to, dlaczego tak się stało, to nikogo nie interesuje. To w tobie jest coś złego i wobec tego musisz to zmienić, musisz stanąć w takiej prawdzie i wtedy jedyne, żeby to wyjść, to jakby wyjść z tym do ludzi, poprosić o pomoc, a jednocześnie sam być
pomocą. Mm-hmm. Tak to rozumiem. Nie skupiać się tak na sobie. Nie jesteśmy najważniejsi. To prawda, jesteśmy elementem układanki, a nie układanką. Kiedy pierwszy raz pomyślałeś, że trzeba pójść na terapię? Ja to wiedziałem. Mm-hmm. W sumie. Ale z czego to wiedziałeś? No już wiesz, no to był taki kociokwik, no to wiedziałem, że albo wariuję, albo coś. Bardzo prosto. No bardzo prosto. No wiesz, takie też no po prostu hardkorowe też takie życie rock'n'rollowe. Nigdy nie brałem narkotyków, ale wiesz, i kasyna, i hazard. Także nie chciałem takiego życia. To był jakiś takie życie, że po prostu źle się czujesz, że widzisz, że już totalnie grasz jakąś rolę rockmana i coś takiego wobec tego. Ale to ja miałem wtedy ile? 26 lat. Także szybko się ogarnąłem. Też moja matematyczna sytuacja mi pomogła, bo po prostu łączysz kropki, analizujesz to i widzisz, że równanie się nie zgadza. No to, czyli przegrywałeś kasę, no bo to już dość jasna sugestia, że jeżeli kropki łączysz, no tak, się nie zgadzasz. Przegrywałem kasę. Nieszczęście wtedy dużo nie zarabiałem, ale... Mm-hmm. No, a przegrywałeś jeszcze więcej. To bym przegrywał jeszcze więcej, tak. Ale takie też proste rzeczy, że co też mnie najbardziej, bo zawsze sobie ceniłem to i teraz sobie to cenię bardzo w sobie też. Widzisz, mówię też o rzeczach, które są niedobre. To jest to, że ludzie mogą na mnie polegać. Mhm. Że to znaczy, że jak coś powiem, to muszą mieć pewność, że to jest prawda. Że jak powiem, że gdzieś będę, to będę. Że jak coś zrobię, to zrobię. I co by się nie działo, to albo im powiem, że nie mogę tego zrobić, ale muszą mieć pewność, że cały świat może ich zawieść, ale ja będę po prostu w porządku. Mhm. Nagle sobie, wiesz, wśród rozmów nagle widzisz tak zupełnie bokiem, że ktoś mówi o tobie, że no ale ty domagała, jak mówi to. Wiadomo. I masz takie what the fuck, nigdy tak nie chciałem być, to nie jestem ja i nie chcę tak być. Wiesz, to są takie małe rzeczy, nie tylko jakby przegrywanie hajsu, ale też to, co ludzie o tobie mówią, jak na ciebie patrzą i jak i wiesz. Trochę tak z tego zaciągnąłem, jakby też zaciągnęliśmy ze sobą w Rafim, jest taka scena, że on ukradł portfel i ktoś jemu chce ukraść portfel, to bardzo prosto to przełożyliśmy. I on mówi, skąd masz ten problem? Mówi, zajebałem. Ja mówię, no, to szacunek od złodzieja do złodzieja, nie? I nagle jak sobie zdasz takie sprawę, że kurde, ktoś cię nazwał złodziejem, ale jak? To nie, o kurde, jestem, nie? I nagle jak słyszysz, że masz opinię, że jesteś niesłowny, nie można na tobie polegać, a masz o sobie zupełnie inne zdanie, to masz, to ci to nie styka, nie? Ale definiowałeś sobie jakoś w głowie, skąd się to wzięło, albo jak się stało to, że jesteś w takim momencie takiego rock'n'rolla? No to, ale to robiłem na terapii, to jest tajemnica. Możesz zdradzić. Nie, to miałem umowę, to zostanie między mną a Martą. Jezus Maria, czy są tu jacyś ludzie, którzy mogą to powiedzieć? Co? Nie, no to jakbyś był terapeutą i bym ci płacił za terapię, to pewnie bym ci powiedział. Możesz to zapłacić, masz jakąś gotówkę. No nie, ale bo to jest ciekawe, ja nie wiedziałem o tym, że grałeś i że po prostu to był na tego rodzaju też problem. No ale dobra, no nie wchodząc w szczegóły, a terapia zmieniła ciebie jako artystę? Wiesz, no to jeżeli się zmieniasz jako człowiek, no to zmieniasz się też jako artysta. Czy artysta, powiedzieć na początku. A, bo zarabiasz pieniądze, przepraszam. Ja mam jakby taką metodę pracy, że oczywiście wszystko, co się dzieje u mnie, wyrzuca mnie. No i tak naprawdę, jeżeli ktoś jest kumaty, a na szczęście mam... Bardzo się to sobie docenię. Ja, moi słuchacze są... Tak, wykształceni i tak dalej. Tak, ale ja jestem, że kobiety w średnim wieku... Ja jestem bardzo dumny z tego, że mnie słuchają głównie wykształcone kobiety i faceci w średnim wieku. Także na przykład jak zobaczysz, sobie posłuchasz pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej płyty, to widzisz mniej więcej, która kiedy została napisana i co tam się dzieje. Ja też nie mówię rzeczy wprost, dlatego że ja nie myślę wprost. Tak bym powiedział. Ja myślę jakimiś obrazami, jakimiś przypowieściami. To do mnie bardziej przemawia. No, ja dokładnie sobie zdaję z tego sprawę, bo też spodobał mi się bardzo ten utwór Synku Mój, jak opowiadasz o tej wojnie, która toczy się między samym sobą i zastanawiało mnie, na ile ty też takie wojny toczyłeś. No. Że po prostu to były wojny o nic. No tak, no gdybym nie toczył takich wojen, to by...
to by nie było tej piosenki, ale myślę, że każdy takie wojny toczył i że to też jest naturalne, wiesz, że nie można się tego bać, tylko żeby też wiedzieć, ja mam takie podejście, że te wojny są do wygrania. I wiesz, i też ciężko mi mówić o takich rzeczach, trochę odrywając się od mojej wiary, nie? Dlatego, że jeżeli jestem wierzącą osobą, wierzę w Jezusa, to ja wiem, że to nie jest tak, że ta wojna jest, ona już została wygrana. Mi zostaje tylko opowiedzenie się po stronie zwycięzcy. Mam oczywiście możliwość, prawo i wolność wyboru strony, ale wystarczy mi się czasem tylko, wiesz, opowiedzieć, co mi się właśnie strzelnie podobało w tym, co gadaliśmy poza szyją lebów, że jeżeli powiesz sobie, że jesteś totalnie bezradny i nie dasz rady, to już w 90% zbliżyłeś się do zwycięstwa. No ale to też opowiadasz w swojej piosence Wewe o facetach, ogólnie o tej presji, że to jest taki obraz faceta, z którym się nie zgadzasz, że mężczyzna może mieć gorsze chwile, może sobie popłakać, może być gorzej, ale bierze odpowiedzialność, nie obarcza nią innych, nie zrzuca winy. I zastanawiało mnie, na ile ty, taki gościu właśnie z Radomia, i widać, że zakorzeniony w tych wszystkich zasadach, w tym wszystkim, potrafiłeś powiedzieć na przykład żonie, że nie dajesz rady i że ona musi przez chwilę pociągnąć ten wózek, bo jesteś rozwalony, rozjechany. To się zdarzało w twoim życiu? Zdarzało się, ale to też na szczęście jakby Zuzka nie ma też z tym problemu i też, wiesz, to też jest trochę tak, że jak jesteś już w związku tak długo i się znacie, to nie zawsze każdy ma, wiesz, pary na 100%. Czasem ktoś ma 80%, a ktoś ma, wiesz, tak nie wiem, to gdzieś to usłyszałem, że wiesz, że jest taka sytuacja, że ty masz dzisiaj 20, ale druga osoba ma 100, to ona pociągnie. Czasami jest, że oboje macie po 80, czasami jest tak, że ty masz 100, tamta ma 10, a czasami jest tak, że oboje macie po 10. Wtedy mówicie, słuchajcie, mamy dzisiaj ten, to bądźmy dla siebie delikatni, nie? No i ta rozmowa jakby zawsze pomaga, dlatego ja zawsze mówię, no rozmowa jest jakby podstawą, takie stanięcie w prawdzie i powiedzenie prawdy. Znaczy nikt jeszcze nie wymyślił nic lepszego niż powiedzenie prawdy. No ale wiesz, że to jest trudne w takiej sytuacji, kiedy jesteś facetem, masz ego, masz też takie oczekiwania społeczne, no bo też o tym trochę opowiada ten utwór, że masz być tym samcem alfa i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem bycie samcem alfa, jak w ogóle polega na tym, że bierzesz odpowiedzialność za siebie. Bo ktoś musi wziąć za siebie odpowiedzialność. Jeżeli ty jej nie weźmiesz, to zrzucasz ją na kogoś innego. Nie wiem, czy to jest żona, ojciec, przyjaciele, otoczenie. Nie możesz na nikogo zrzucać. Musisz wziąć odpowiedzialność za to, jaki jesteś. Z tą odpowiedzialnością czasem się wiąże to, że musisz się przyznać, że kurde, nie wiesz, co masz zrobić i prosisz o pomoc. Ale to jest twoja odpowiedzialność, nie radzisz sobie i bierzesz odpowiedzialność za to, bo jest bardzo niebezpieczne według mnie, jeżeli ty nie bierzesz odpowiedzialności za siebie, nie bierzesz na klatę swoich błędów, nie bierzesz pod uwagę tego, że możesz mieć gorszy dzień i być w totalnym dole, dlatego że zawsze podświadomie wtedy, jeżeli będziesz myślał, że to przychodzi też z zewnątrz, no, a czasami przychodzi, wiadomo, ale to jest inna sprawa, to gdzieś podświadomie będziesz obarczał za to świat, za twoje niepowodzenia. Gdzieś. I wtedy masz też podświadomie, nawet niechcący, chęć zemsty na świecie i na ludziach za to, co cię spotyka. A to jest bardzo niebezpieczne. Wobec tego, dlatego o tym jest ta piosenka oczywiście w lekkiej formie podana, że pozwól sobie wziąć odpowiedzialność za swoje emocje. Jeżeli wiąże się to z tym, że musisz powiedzieć, że jesteś bezradny, nie wiesz, co zrobić, to powiedz, ale to świadczy o twojej sile, bo nie ma nic silniejszego niż wzięcie odpowiedzialności za samego siebie. No mi się też wydaje, że ta piosenka jest bardzo ważna w takim odniesieniu, że zobacz, faceci raczej nie potrafią mówić o sobie, o takiej presji, o słabościach, o tym, że jest dużo takie ciśnienie, że właśnie masz być tym odpowiedzialnym, masz założyć rodzinę, masz ją utrzymywać, masz być tym, który to tego wszystkiego dostarcza i nawet przecież więcej chyba z tego, co pamiętam, facetów popełnia samobójstwo od kobiet, bo nie wytrzymują ciśnienia, bo nie wytrzymują. No też więcej presji. Jest, więcej chlać pad. Tak. To też ma jakiś wpływ na samobójstwa. Ale kobiety gonią w tych statystykach. Gonią, ale nie zgubiłem wątek. No rozmawialiśmy o tym, czy po prostu to nie jest tak, że faceci nie potrafią mówić o tym, że potrzebują pomocy, że właśnie, że nie ma tego komunikatu takiego ogólnego, że jesteśmy nadal. Ja nie wiem, czy to jest faceci, czy nie znam tego, nigdy nie byłem kobietą,
kobietom. Ale czy kobiety też tak chętnie mówią o tym? Też mi się nie wydaje. Wydaje mi się, że koleżanka przed przyjaciółką otworzy się dużo bardziej niż jeden kumpel ma powiedzieć drugiemu, że nie dojeżdża. Może tak. Może jest gdzieś takim... Ale to trzeba zmienić. Ja to otwarcie mówię i wydaje mi się, że to świadczy o sile. No tak. Ty jako silny facet też masz swoje wydawnictwo, wydajesz sobie sam płyty. Zależy, Borowicko. Tak, przepraszam. Zawsze to podkreślam, bo jest pomijany. Tak, jest pomijany. Nagminnie też ja to zrobiłem. A myśleliście o tym, żeby wydawać kogoś innego? Na razie, szczerze mówiąc, nie, bo w związku z tym, że mamy tak dużo innych działalności, nie chcielibyśmy komuś psuć kariery, bo nie moglibyśmy się na nim skupić, tak jak musimy. Ale to jest, jest jakiś taki pomysł na to, czy to jest... Może w późniejszym czasie, gdyby... No też to jest bardzo trudno teraz, nie? Będąc takim małym wydawnictwem przebić się i nie wiem, czy jesteśmy w stanie, nie? No to jest jednak wszystko stworzone, cały system i cały show biznes jest jednak pod dużych stworzony, pod majorsów. Wobec tego jakby nie damy nikomu gwarancji takiej, jak dadzą majorsi, ale też nie zabierzemy tyle pieniędzy. A czekaj, a kto jest waszym dystrybutorem? Mystic Production. Okej, bo to też mnie zastanawiałem. Jak już zrozumieliśmy, wszyscy wiemy, potrafisz liczyć. Ile mniej więcej wszystkich twoich płyt się sprzedało? Wszystkich czterech? Nie wiem, z 250 tysięcy. I uważasz to za bardzo duży sukces? Ogromny czy olbrzymi? Szczerze mówiąc, na początku myślałem, że to jest w ogóle żaden sukces. Bo jak pamiętam, jak Michał zadzwonił po pierwszej płycie, opowiem ci o mnie, że stary, w preorderze poszło 12 tysięcy. A wy robiliście 3 tysiące. Ja mówię, no to dorób. No, my chcieliśmy tak, wiesz, żeby znajomym porozdawać i po klubach. I mi się wydawało, no to spoko. I nagle się okazało, wiesz, że to jest jakaś ogromna liczba. I potem się okazało, że tej płyty chyba sprzedaliśmy finalnie 70 tysięcy, że to jest jakieś duże. No to jest, co było właśnie pytaj, no to... to poszło 150-160 tysięcy. Potem mieliśmy wracać, to nie wiem, około 30. A teraz narnie nie wiem, że jest 13-14 tysięcy. Jeszcze chyba nawet nie mamy złotej. Ale też już się zmieniło, bo my już teraz na pewno nie będziemy wydali już fizycznych płyt. Tak? No. Tylko będziemy tak, że tak powiem, kolekcjonersko. A będziemy teraz wydawać też taki z... że będziemy single wydawać co miesiąc i jak się uzbierają, to zrobimy płytę, ale będziemy jakoś bardziej singlowo myśleć, dlatego że tak to się teraz zmienia i wiesz, ludzie nie mają też gdzie słuchać płyt już. No to prawda i to prawda, że kolekcjonersko ona się całkiem nieźle przyjmują. Tak, ale to musi być wtedy inaczej pomyślane, bo te kolekcjonerskie muszą być zrobione z jakimś fajnym pomysłem, wiesz, jak w Japonii. No tak, no jest kilka takich płyt w Polsce nawet, które są bardzo dobrze wydane, jeżeli chodzi o kolekcjonerskie wydania, albo na przykład jest bardzo określona liczba tych płyt. Nie wiem, widziałem chyba, że Oki wydawał 7777 płyt i chyba każdy, tam nie pamiętam teraz, ile kosztowała, chyba 77 zł i wiesz, i robiłeś to w takiej konwencji tego wszystkiego i masz po prostu te płyty ponumerowane i one coś tam rzeczywiście w takiej kolekcji znaczą, no ale też wydaje mi się, że piosenki będą inne, bo każda będzie miała być trochę singlowa. Nie, w ogóle tak nie myślimy. Nie? My nagrywamy po prostu piosenki i będziemy je wydawać, ale nie myślimy jako o singlowych. Też nigdy nie myśleliśmy. Nigdy nie pisałem piosenek z myślą, że to będzie singiel czy nie singiel. Po prostu pisałem. Naprawdę tutaj nie ściemniam, ale nie kalkuluję tego. Po prostu piszę piosenki. No robisz to, co czujesz. U ciebie muzyka bardzo mocno zazębia się z aktorstwem, a mnie zastanawiało, gdzie ty czujesz, że masz największy potencjał. No bo zastanawiało mnie, ty robisz teraz jeszcze więcej rzeczy. To gdzie uważasz, że masz największe predyspozycje? Ja uważam jednak, że w muzyce. I tutaj powiem też tak, że wydaje mi się, chociaż to jeszcze tego nie dotknąłem, że w reżyserii. Ja też tak. Ja, to była moja taka, moja sugestia w tym wszystkim. Ale chcę być do tego naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Tutaj twoją pracę, ale wiem, że jak coś wyjdzie mojego, to będzie bardzo ludzie po prostu będą ciekawi, wobec tego muszę się tak przygotować, żeby nie było bata. No ja też sobie czytałem, no bo Zwracaj miał być razem film Na chwilę na zawsze. To się tam rozjechało przez COVID. Tak, tak. I tam już nawet powiedziałeś w ogóle, że
ty chciałbyś coś wyreżyserować, mhm. ale na pewno chciałbyś to zrobić za swoje pieniądze, mhm. że jednak to jest bardzo duża odpowiedzialność i nie chciałbyś chyba w tym do końca grać ze względu na to, że za dużo rzeczy byłoby... Za dużo rzeczy na pewno, jeżeli bym reżyserował, to nie chciałbym grać. Też druga rzecz jest taka, że dlatego muszę mieć na to taki wpływ, bo ten system producencki, on ma swoje mhm. plusy, ale nie możemy pozwolić, żeby te plusy przysłoniły nam minusy, nie? Mhm. Wobec tego, że jeżeli już ja bym to firmował, to nikt mi się nie może naprawdę wtrącać, bo tak jak w muzyce, no, mhm. wiem, co chcę robić i mimo różnych sugestii, nigdy w muzyce się nagraliśmy i zawsze wyszło na nasze, nie? Mhm. Wobec tego... Ale nigdy nie kusiłeś, nie kusiła cię to na przykład, żeby pójść do dużej wytwórni i robiąc na przykład, nie wiem, pisząc scenariusz, grasz, no robisz wiele rzeczy, nie myślałeś sobie, że kurde, no może jednak? Nie, nie. Naprawdę? Bo to mnie zastanawiało, jeżeli chodzi o oszczędność czasu. Byliśmy teraz... mieliśmy duże propozycje, nie mogę, ale te warunki ich są nie do przyjęcia, nie? Znaczy na pewno nigdy w życiu... To się nagrywa, nigdy w życiu. Nigdy w życiu nie wydam, nikt mi nie wyda płyty, znaczy to jest domaga Borowiecki, zawsze to będzie wydawało. Możemy myśleć ewentualnie o tym, czy na przykład tylko streaming rzeczywiście bez płyty, czy ktoś mnie przekona na płytę, czy, ale na razie sobie myślę, że pójdziemy tylko mocno bardzo w streaming i internetowo, co do tej pory nie robiliśmy tego, bo ja szczerze mówiąc do niedawna w ogóle nie miałem streamingowych różnych rzeczy, oprócz YouTube Premium. I teraz w tym kierunku uczę się tego i myślę, że to jest tak trzeba już myśleć, nie? Też do tej pory myślałem tak, że dwa lata mam na taki, mieliśmy cykl wydania płyty, kombinuję te piosenki. Teraz widzę, że nikt tak nie robi po prostu. Nikt już jest taki zalew tego, że po dwóch latach już nikt o tobie nie pamięta, nie? Zobacz, że ci najwięksi wydają tam co miesiąc albo robią remastering, albo jak nie mają, to wydają płytę. Wiesz, także trzeba cały czas się przypominać wobec tego, a że miałem ostatnio jakiś bardzo płodny czas muzycznie. Także chcemy to nagrać, już jesteśmy w trakcie i stopniowo wypuszczać. To jest akurat bardzo, bardzo mądry ruch. No i też, wiesz, zmieniło się to, że rządzą playlisty. Ale to jest taka zmiana, której ja fanem nie jestem na pewno i to jest tak, że jak znajdziesz się na jakiejś playliście, jak jesteś na dobrej playliście, to masz na przykład 200 tysięcy odsłuchań w jeden dzień. No. Bo też w zależności na którym miejscu oczywiście w tej playliście jesteś, ale też rozmawiałem ze swoim znajomym raperem i on o tym opowiadał, że jak nie jest na playliście, no to są ciężary, a jeżeli jest... Chyba nigdy nie byliśmy na playlisty. No właśnie. Ale nigdy się też tym nie interesowałem, dopiero teraz. Dlatego właśnie zastanawiało mnie, czy nie kusiły te duże wytwórnie muzyczne, a szczególnie, że też nie podchodzisz jako, nie wiem, debiutant albo jako ktoś, kto nie ma o tym pojęcia, nie? No bo jeżeli ty wiesz, ile zarabiasz na płycie, ile zarabiasz na tym wszystkim, co robisz, no to ktoś ci nie może zaproponować warunków, które wydają się trochę skandaliczne albo dziwne, minimum. No nie, ale to jest, ta wolność jest dla mnie najważniejsza. No dobra, to jeszcze tak. Zainwestowałeś swoje pieniądze w serial. To prawda czy nieprawda? Bo to w fakcie przeczytałem, więc nie mam pojęcia, czy mogę temu wierzyć. To jest... znaczy tak, no zainwestowaliśmy, ale nam potem ktoś odkupił ten serial. Nie? No my napisaliśmy serial Rafi, zaczęliśmy pisać serial. Potem dołączyła do nas scenarzystka, zatrudniliśmy Ewę Bulandę i opłacaliśmy to cały tam development, płaciliśmy. Był jeden producent, który nas oszukał, potem potem poszliśmy do Polsatu i Polsat po prostu odkupił ten pomysł i co, no i my zostaliśmy jako współautorzy związani ze mną całego pomysłu, napisaliśmy wszystkie case'y, wszystkie drabinki, pierwsze trzy tak naprawdę odcinki, czyli można powiedzieć tak, że gdyby to się nie udało, to byśmy trochę wtopili, nie? Ile? Co? Ile pieniędzy? Ale tak serio, bo... No to powiedzmy... Widełki. Dobry samochód, bardzo. Czyli z 500 000 złotych. Bardzo dobry samochód. Dobrze, czyli więcej, to bardzo dobrze. To naprawdę duże pieniądze. To trzeba mieć bardzo dużo odwagi w tym wszystkim. A co to znaczy, że producent to szukał? Po prostu umówiliśmy się, że on to będzie robił, że daje nam zielone światło, żeśmy nad tym pracowali. My pracowaliśmy, inwestowaliśmy swoje pieniądze, on to miał zwrócić i przestał odbierać telefony.
A to był ktoś, kto w branży działa? Tak, tak, ale w branży akurat jest dużo takich typków, także wiesz, to nie jest tak, to jest trochę jak branża piłkarska, nie? Okej. To załóżmy, że ktoś nie wie, co to jest za serial. O czym on opowiada? Tak w najprostszych kilku słowach, zdaniach. To jest serial Rafi, który jest do oglądania w Polsat Box Go. Nie wiem, czy mogę. Wiem, mam najgorsza aplikacja świata. Wiem, najgorsza. No, ale źle zrobię. Fatalnie. No. Najgorzej, fatalnie. Jak może być. Ja uważam, że cały potencjał, te, nie wiem, jak jest player, player jest doskonale zrobiony. Ja nie wiem, nie wiem. Tam tego jeszcze nie mam tyle pieniędzy, żeby się tym zająć i wykupić to. Aplikację? Ale aplikację, ale... Myślę, że to byś świetnie zrobił. Też tak myślę. Ale tak, i to jest, wiesz co, bo my chcieliśmy zrobić bardzo prosty serial, który nie ma jakichś skomplikowanych historii, który opiera się na takich relacjach, taki jest pełen nadziei i pokazuje właśnie to, o czym trochę rozmawialiśmy, co mnie mocno jara i Zuzę, że są fajni aktorzy, jest poczucie humoru, fajne postaci, bardzo proste historie, które pokazują to, że tak naprawdę czynienie dobra i taką magię codzienności, nie? To ja zawsze porównuję, że ten pierwszy odcinek, kiedy Rafi siedzi na końcu i mówi, ja nic takiego nie zrobiłem, to trochę tak się dzieje dobro. Stary, ja nic takiego nie zrobiłem, bo wszystkim nam się wydaje, że żeby coś zmienić, trzeba zrobić jakieś spektakularne, wielkie czyny i trzeba być bohaterem, a to tak naprawdę czasami są bardzo małe ruchy, żeby zmienić bardzo dużo. Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu. Ale bo też w ogóle ta postać tego głównego bohatera, może omyłkowo, ale skojarzyła mi się też z tym swoim, twoim przyjacielem, o którym też pisałeś piosenkę, bo też mówiłeś, że to była gdzieś tego rodzaju persona raczej. I ja tam gdzieś utożsamiałem to z takim człowiekiem. Nie wiem, czy trafnie, czy nie trafnie, ale gdzieś tam tego szukałem i to mnie zastanawiało. No wiesz co, tak naprawdę wszystko w tym serialu trochę jest na bazie moich i Zuzy przeżyć i tak naprawdę nawet case'y są czasem, nie powiem, że na faktach, bo czasem są podkręcone, ale gdzieś zasłyszane jakieś historie, czy usłyszane, czy dalekich znajomych, czy od znajomych, także tak. No. A szczególnie, że ci się podobają takie tragikomedie jak Afterlife i tak dalej. I gdzieś po prostu szukałem też tego żartu, tego, żeby to było w jakimś tam stopniu z jednej strony specyficzne, a z drugiej strony bardzo czytelne dla każdego odbiorcy. No, chcieliśmy jakby tak, wiesz, też ja bardzo lubię konwencje. Chcieliśmy zrobić, wiadomo, że nie mamy budżetów hollywoodzkich, a tutaj by się przydał, ale żeby ta konwencja tłumaczyła też takie pewne uproszczenia, które muszą być zrobione. Wydaje mi się, że to się w jakimś stopniu udało. I to jest też dla mnie taka sama zabawa konwencją. I ja bardzo lubię bajkowość. Bardzo lubię bajki, baśnie. To jest dla mnie coś, co wydaje mi się dużo prawdziwsze takiej literatury faktu. I zawsze to tłumaczę, że nie chodzi mi o to, że smoki istnieją. Chodzi o to, że bajki pokazują, że smoki można pokonać. I to jest prawda, którą czasami w tej rzeczywistości gubimy. No, wydaje mi się, że w bajkach, akurat ja dużo oglądam bajek, jest duży, bardziej morał jest w takiej wody. Tam widać morał, widać sens tej bajki. Ten jest bardzo, taki sens jest serio i on pokazuje to, co ty powiedziałeś, że ja nic takiego nie zrobiłem. Albo, że jedna postać wybacza drugiej, gdzie wśród ludzi, prawdziwych ludzi, to jest w ogóle nie do pomyślenia, a to się wydaje tak oczywiste, jak oglądasz bajkę. Znaczy to łamie ci serce, zaczynasz płakać, kiedy widzisz, że ktoś po prostu komuś wybacza i to jest prawda w ogóle o tej całej historii. I to jest chyba właśnie ta baśń jest najpiękniejsza. No właśnie o to mi chodzi, że te bajki są prawdziwsze, bo dużo prawdziwsze i bliższe człowiekowi i lepsze dla człowieka. I trochę człowiek jest według mnie stworzony do tego, żeby właśnie tak prosto wybaczyć. I to jest dużo większa prawda niż taka prawda rzeczywista, żeby się zaperzyć i całe życie się do siebie nie odzywać, nie? Że według mnie dużo prawdziwsza, bliższa ludzkiej naturze jest ta bajka niż ta rzeczywistość. Też mi się tak wydaje. Dobrze, a ten serial przez to, że jest na tej platformie, będzie później w normalnej stacji z tego, co... Mam nadzieję, że tak, chyba tak. Bo gdzieś tak czytałem, wiem, czy to są potwierdzone. Ja nie dostałem takiego potwierdzenia, ale mówię to, żeby był.
No warto. Warto. Zdecydowanie warto, ale zresztą chyba jest tak, że każdy serial, który jest na platformie, koniec końców kończy w telewizji, bo szkoda zmarnować po prostu tak duży potencjał tego wszystkiego. No mi się bardzo podobało nawet to, że twój Instagram odzyskał życie, jak zacząłeś promować ten serial. Tak, ale też muszę powiedzieć, że wzięliśmy się za Instagram, bo tutaj chłopaki z wytwórni, bo jestem ja, Łukasz, wiadomo, jeszcze jest Szymon i Marek, powiedzieli, że jeżeli nie wezmę się za moje społecznościówki, to nic z tego nie będzie, zwłaszcza, że teraz chcemy wchodzić w internet, w streamingi. Z tego tutaj ogłaszam, że wchodzę w internet. Zdrowie. Zrobimy z tego rolkę, oznaczymy twój Instagram, zobaczymy, ile ludzi dojdzie. Zobaczymy, jakie masz tutaj możliwości. Proszę cię, w ogóle nie nie wątpię. No ale poza tym, że wyprodukowałeś serial, bo tak możemy powiedzieć. No sprzedałem, tak. Czyli wyprodukowałeś, no bo żeby coś sprzedać, trzeba coś wyprodukować. To chcesz też wyprodukować swój program do telewizji. Co to miało być za program? Tutaj trwają rozmowy i ja bym chciał go zrobić do internetu. Ale zobaczymy. Rozpędził się od Instagrama, streamingi. Nie, po prostu boję się sytuacji, że jednak telewizja ma pewne ograniczenia. Ma pewne ścieżki komunikacji i jest to dość skomplikowane, a wydaje mi się, że on wyjdzie tylko w takim atmosferze luzu i takiego. No mi chodzi o coś takiego jak Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, tylko żeby zrobić to w Polsce. No, i z takimi elementami właśnie takich luźnych rozmów. No ja kocham Jimmy'ego Fallona, jak u niego był Kevin Hart z tymi zwierzętami. Nie wiem, czy widziałeś. Tak, widziałem. Ja w ogóle sikałem ze śmiechu, bo to jest genialne. To jest świetne i tak rzeczywiście trwają prace nad tym i rozmowy. No i zobaczymy, jak to będzie. No chciałbym, żeby coś takiego powstało. Mnie i tak dziwiło, że tak długo tak naprawdę nie ma takiego programu. No bo zobacz, ogólnie na świecie są takie programy. W Polsce jest jakaś taka pustka, że jeżeli chodzi o, powiedzmy, rozmowy w telewizji, no to w rzeczywistości no nie masz ich za wielu. Znam jeden program na TVN-ie. I chyba tyle. No właśnie. Nawet TVP nie było w stanie stworzyć czegoś swojego. Co by tam mogły być bardzo... To mogłyby być bardzo ciekawe. Tak. I jestem tam, myślę, że kreatywność byłaby całkiem niezła. A jak bawiłeś się, będąc jurorem, w Twoja twarz brzmi znajomo? Jestem cały czas. No nie, no słyszałem, że zastąpiła cię pani... A to jeden odcinek, bo miałem koncert. Okej, okay. No to jak się bawiłeś? Dobrze się bawię, bo to jest dla mnie, ja tutaj mam takie, wiem, że się też nie narażam, zawsze to powtarzam, ale to jest program czysto rozrywkowy dla mnie i tak to traktuję, nie? A przez to, że uwielbiam wchodzić w nowe rzeczy, takie, w których jeszcze nie dotykałem, program telewizyjny, nigdy nie dotykałem czegoś takiego. Wydawało mi się rzeczywiście, co bardzo się cieszę, że jestem w tym programie, że to jest dużo prostsze w realizacji. Teraz widzę, nawet w kontekście tego, co chcę robić, i ile to jest ludzi, jaka to jest praca, no to trzeba zwrócić uwagę. I dobrze się bawię też, tak wiesz, no to jest sprawdzony format. To się cały czas bardzo dobrze ogląda. Ja do tego podchodzę, że to po prostu ma być w piątek wieczorem, ma być dobra zabawa, nikogo nie oceniam, nigdy bym się nie zgodził, chociaż tam dostawiam różne propozycje bycia jurorem w jakimś talent show, gdzie rzeczywiście od tego talent show zależy czyjaś kariera. Tutaj już są ludzie, którzy tam coś osiągnęli, bo nie czuję się kompetentny, wiesz, żeby powiedzieć, że ty będziesz gwiazdą, ty nie będziesz gwiazdą. W życiu bym się na coś takiego nie zgodził, bo to... Wiesz. Ale wiesz, że ludzie kupują twoją wrażliwość. Wydaje mi się, że nikt nie brałby ciebie po to, żebyś jechał z kimś do samego spodu, tylko wydaje mi się, że raczej, że byłbyś tym gościem, który potrafi powiedzieć bardzo ładnie o tym, że ktoś zaśpiewał piosenkę w taki sposób, że ci to zaimponowało, albo że widzisz, że ktoś jest bardzo wrażliwy. No, ale wiem, ale to są, że jednak wiesz, w Polsce, jak sobie tak zobaczysz na rynek muzyczny, to wszyscy, nawet i debutanci, 90%, czy nawet... mainstream teraz jest po talent showach, nie? Czyli wobec tego to jest za duża odpowiedzialność dla mnie, żeby decydować o tym, kto może zrobić karierę, kto nie, bo to nie powinno moim zdaniem tak wyglądać. Nie? No ale zobacz, teraz tych talent show tak naprawdę nie ma. Masz chyba Voice na TVP, tak? Cały czas jest. No. Na Polsacie nic nie ma, na TVN-ie też nic nie ma już. A nie masz pan talent? Masz. No to, ale nie traktuję tego jako taki... No ale za ile osób jest po tym Voice'ie? No po Voice'ie jest masa. Jest masa. Naprawdę tutaj akurat. Wydaje mi się, że tu są najzdolniejsi byli. No.
Ale weź, no to wymień kogoś, kto jest teraz, robi wielką karierę i nie jest po... Sanach. No Sanach. No tak, Sanach. Ja nie znam za bardzo, jeżeli chodzi, ja nie słucham radia. Ja nawet widzisz, znalazłem, miałem informację, że nie jesteś już urodem w Twoja twarz, mój znajoma, bo po prostu nie oglądam telewizji, więc nie byłem w stanie nawet tego rzeczywiście zweryfikować, jeżeli chodzi o to, bo ja z tymi mediami mainstreamowymi raczej żyję na opak, to jest kompletnie nie mój świat, a ty korzystasz z mediów mainstreamowych, sam oglądasz, sam jesteś konsumentem? Nie. No właśnie, a co ty robisz w wolnym czasie? Jak masz czas tylko i wyłącznie dla siebie i nie pracujesz? Gram na gitarze. Mhm, nie pracujesz, no. Ale to nie właśnie nie traktuję tego jak pracę. Rzeczywiście, jak mam jakikolwiek wolny czas, to gram na gitarze. Jeżeli coś oglądam, to albo no coś w necie, wiadomo, tak, dużo oglądam tych dokumentów. Koncertów dużo bardzo oglądam, czytam. No, bo mówimy o takim wolnym czasie, że też nie mam z dzieciakami. Możesz wszystko robić. To zdecydowanie gram na gitarze. Aha, no i ty grasz w padla teraz. W padla gram teraz, tak. Chodzę sobie na padla. I regularnie, czy...? No teraz 2 tygodnie nie byłem, ale tak to się staram regularnie. I chodzisz z trenerem? Masz już jakieś... No, z trenerem i tam chodzę na te Open Americany różne. A, no i na którym poziomie jesteś? Cały czas na C. Aha. Chociaż nie, byłem raz na B3. Na B3, ale też to... Działa tak, że to są dni, ja sobie muszę wybierać, bo czasem mam też spektakle, nie? Wobec tego nie mogę zawsze być na tym poziomie, na którym chciałbym być. Ale to jest jakby moja główna pasja, nie mam takich jakichś sytuacji. Mnie totalnie jara to robienie muzyki, tworzenie piosenek, potem mnie jara bycie w studiu, potem mnie jara miksowanie tego i wymyślenie aranżacji, także to jest... Jak mam tylko wolny czas, to staram się coś nowego pisać. A muza jara cię tak samo, jak byłeś dzieckiem i dzisiaj? Tak samo. Myślę. Zresztą aktorstwo też, wiesz, też dużo mam takich pomysłów, mam bardzo chaotycznie, mam taki system, że mam 4 zeszyty. Jeden mam, gdzie jest napisane wszystko i wpisuję tam wszystkie pomysły, wpisuję, na co mam jakieś programy, nawet stand-up, zacząłem pisać, piosenki, potem mam 4 zeszyty, które się dzielą właśnie, program, muza, stand-up, scenariusze i sobie to przepisuję, to też robię w wolnym czasie, czyli mam 5 zeszytów, które zawsze mam przy sobie. No stand-up, też wiem, że lubisz Davida Chappelle, dobrze mówię nazwisko, bez przemylenia. David Chappelle. No świetny gość, Jezus, kocham go. No i Ricky Gervais, teraz mieliśmy nawet okazję, że byliśmy na takim premierowym tego Armageddon, bo byliśmy ze Zoo w Nowym Jorku i poszliśmy, chyba jego to był drugi pokaz dopiero tego programu, jeszcze wychodził, mówił, że próbuje, że nie wiadomo, czy wszystko wejdzie, także jest taki test. No świetne to było. No, to są. I dla mnie właśnie to jest stand-up, a dzisiaj jakoś mi się tak wydaje, zresztą był u mnie całkiem niedawno Mariusz Kołamaga i rozmawialiśmy o tym, że stand-up niby ma wolność, ale pytanie jest, czy korzysta z tej wolności w Polsce. No bo te programy, nie wiem, Davida, no to są bardzo mocne. Bardzo są mocne i są też takie mocno publicystyczne też. Tak. A w Polsce jakby nie ma takiej tradycji, moim zdaniem, takiej publicystycznej, nie? Jest taki... O żartowaniu. O żartowaniu, nie? Nie? Może tam czasem Abelard Giza tak dotyka takich tematów. On bardzo mądrze, świetnie pisze. No to jedyne, które mi przychodzi do głowy, że taki jest troszkę publicystyczny w tym kierunku takim amerykańskim, nie? Bo niektórzy ci Amerykanie, jak sobie tak... Teraz jest Matt Reeve, też go bardzo lubię. Polecam cię, jest tylko na YouTubie, nawet nie ma jeszcze tłumaczenia, taki młody chłopaczek. Świetnie jest, naprawdę. A w Polsce poza Abelardem jeszcze oglądasz kogoś? Wiesz co, Rutka lubię, Lotka, Paczesia, to tak oglądam, nie? Pacześ ale... teraz wydał ten o wakacjach, tak? To jest ten najnowszy. Nie widziałem najnowszy. No, okej, to jest o wakacjach i naprawdę czasami mam momenty, że jest... Nie widziałem, szczerze mówiąc, ale tak. Tylko chodzi mi, to jest inna konwencja też, nie? To jest konwencja. Chappella, czy... Nie, kompletnie, ale zobacz, ile on musiał zapłacić za swoje żarty, no bo te wszystkie wyrzucenia i tak dalej, to jest bardzo kosztowne to, co on robi i też skala. Też nie ma wolności, no bo jeżeli on za opening SNL-a nie został, został na trochę, on jego jeszcze nie skanceluje, nie, no to jest takie nazwisko, że... Ale bo Netflix dał mu też kolejne życie, bo tak naprawdę pomyśl sobie, że gdyby nie było Netflixa, to nie byłoby tak kolorowo też. Chociaż wiesz, no opowiadał... Ja widziałem z nim świetny wywiad u Lettermana na Netflixie, też polecam. Nie wiem, czy widziałeś. Widziałem tam u niego w tym mieście. Tak, jak ludzie przyszli, nie? To świetne było. Bo on taki jest bardzo spójny, nie? Bo tam społecznie też fajnie.
Tak, ale zobacz też, to wynika z wszystkiego, co przeżył, że też miał taki moment, że chciał od tego dużego świata, ale od tego dużego świata dość brutalnie się odbił, bo myślał, że można powiedzieć o wszystkim, ale dość szybko został spacyfikowany i pokazano mu, że tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. I te bramki zostały pozamykane. No wydaje mi się, że tak jak pytam w tych krótkich pytaniach, czy uważasz, że w mediach mamy wolność słowa, no to jeżeli zadajemy sobie takie pytanie i jednak w konwencji stand-upu nie ma wolności słowa, nie możesz powiedzieć wszystkiego, nie możesz zażartować z wszystkiego, no to już powinno tak otwierać nam... Myślę, że wolność słowa już była, już nigdy nie wróci. Mm-hmm, tak, my sami sobie ją zabraliśmy. Przede wszystkim jest tak, że sam się cenzurujesz. Też uważasz, co powiesz, że bo już mówiąc jakieś zdanie, widzisz, jak może być wyrwane z kontekstu, jak może być użyte. No potem wiesz, że po tym podcaście będziesz domagała, grał w kasynie. No, że wiesz, że i nie ma jakby takich, wiesz, takich sytuacji, nie? No to są wycięte z kontekstu. Jakby ale my sami sobie to zabraliśmy. No. My sami sobie to zabraliśmy i sami jesteśmy swoimi ofiarami. To akurat tutaj nie ma żadnego tam pola do dyskusji, żeby nawet o tym rozmawiać. Nikt nam tego nie zabrał, tylko my sami chcieliśmy po prostu z każdego zrobić kogoś złego, cytując albo dając półsłówek i tak dalej, i tak dalej. Nie sprawdzając czegoś wszystkiego. To jest jak teraz był u mnie jakiś z gości, bardzo szanowany muzyk, nie pamiętam dokładnie kto to był, ale powiedział, że Organek, że ma trzech dziennikarzy muzycznych, których szanuje zdanie. No bo nie ma portali muzycznych. No pomyśl sobie, kogo recenzję płyty byś naprawdę szanował. No że... nie ma czegoś takiego teraz jak recenzja płyty. Teraz. No dobrze, no ale szkoda, bo to jest piękny zawód, dziennikarstwo muzyczne. No ale ja nie wiem, bo wcześniej to polegało to na tym, że ludzie nie mieli też dostępu i ale teraz jak masz za 20 zł dostęp do całej muzyki, to możesz sobie posłuchać. No, no nie, no jeżeli masz mało czasu, nie co? Masz takiego wrażenia, że miałbyś dziennikarza, nie wiem, Wojciech Mann robiłby takie swoje zestawienie i codziennie po prostu polecałby jakąś płytę i recenzowałby. Myślę, że nie. Ja bym chętnie sprawdził, bo na przykład wychodzisz poza swoją bańkę. Ale to możesz poza tą bańkę wyjść właśnie poprzez w sumie playlisty. No nie, no bo zobacz, nawet rozmawialiśmy o tym, że świat jest tak skonstruowany, że będziesz dostawał muzykę tylko dużych wytwórni. No tak, ale możesz też mieć, są małe, one nie są promowane, ale jak jest dziennikarz na przykład, to wydaje mi się, nie mówię, że to jest dobrze, że źle, że zastąpi go typu, który co tydzień robi swoją playlistę na Spotify'u, no ale z muzyką, którą on proponuje. No ale to mógłby właśnie robić jakiś sensowny dziennikarz, który w ten sposób no tak, by też po prostu opisywał, no. Jakie to są zespoły, no tak, i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię, jak to może wyglądać, nie? Że, no... No bo dla mnie to cały czas jest taka forma, która jest ważna. Tak ja przynajmniej uważam. Ja lubiłem czytać, co inni ludzie uważają na przykład o muzyce, bo pamiętaj też, że my nie znamy całej historii, backgroundu niektórych rzeczy, szczególnie, że ja interesowałem się muzyką hip-hopową i interesowało mnie tak w rzeczywistości na przykład, do czego dotyczą niektóre linijki na przykład, bo są nawiązaniem do czegoś, czego ja mogłem nie znać. A to nie, rozumiem, no ale to wydaje mi się, że coś takiego nie wróci, no. No może nie wróci, no ale no szkoda, no, to nie jest zmiennie. To trzeba, musiał być jakiś ewentualnie podcaster, który, ale nie wiem, czy może podcaster puszczać muzykę. Nie może puszczać muzyki. No właśnie, no to wtedy by było, że mam podcast i ma do tego playlistę, może i wtedy tak, ale tak to nie masz w żadnej gazecie, w żadnej przestrzeni. Czyli radio. Nie masz tego, no radio... Nie wiem. Kiedy słuchałeś ostatni raz radio? Nie w samochodzie. Ja nawet w samochodzie nie słucham radia. A jak się zapowiada u ciebie następny rok? Następny rok? No, muzycznie bardzo. I też mam nadzieję, że nie wiem, czy będzie drugi sezon Afiego. Mam nadzieję, że tak. I pewnie w drugiej połowie roku bym, jak wszystko dobrze pójdzie, spróbował ruszyć z tym programem, ale na pewno będziemy wydawać te single przez cały rok i taki mamy pomysł na projekt muzyczny, bardzo ciekawy moim zdaniem. To się nazywa Piosenka 24 godziny, gdzie zapraszamy innych artystów, są rozstawione kamerki, pokazujemy jak od niczego, zadany temat. Z tymi artystami tworzymy piosenkę. I to będzie w jakiejś konwencji YouTube'owej, telewizyjnej? To będzie wrzucane na YouTube'a. I oczywiście nie będzie cało 24 godziny. No nie, no wiadomo. Ale będzie zmontowane i takie też rozmowy o tym, jak powstaje koncepcja, potem jak powstaje wszystko. No taki Herbie Hancock kiedyś tak zrobił. No, ale bardzo fajny pomysł. I ruszamy z tym już tak naprawdę na dniach, za 3 tygodnie. Mam pierwszego gościa, jeszcze nie mogę powiedzieć kto, ale to są tacy, których bardzo ja szanuję i zawsze też chcę. Czekaj, weź powiedz mi, a ja to wypikam sobie. Tak, wypikam. Serio, nie, no obiecuję ci, że wypikam.
No to będzie pierwszy. Okej, okay. No to jestem ciekawy tego. Ale to jest bardzo fajny pomysł. Bardzo fajnie, że dotykasz w ogóle takich przestrzeni, które w jakimś stopniu były, a tak naprawdę nie zostały ruszone w Polsce, bo ja nie pamiętam czegoś takiego, żeby ktoś próbował jakkolwiek. To ruszamy w przyszłym miesiącu. No, zamykamy się w jednym kamerze. Będzie cała gadka. I jeszcze co więcej, żeby to jakoś zamknąć w ramy, to będziemy się skupiali na miłości. I jakby taką bardzo odległą trampoliną i ten będzie pierwszy list do Koryntian, czyli hymn miłości, gdzie będzie każda piosenka będzie musiała być inspirowana jakby wersją miłość łaskawa, jest nie pamięta złego, nie unosi się gniewem, wiesz, i każda piosenka będzie jakby o tym. Nie musi tam być to słowo, nie musi być wprost nawiązanie, ale nas, czyli artystów, bo pewnie na tym nie zarobimy, także to mogę powiedzieć, artysta, musi to być trampolina i to musi nas zainspirować do tego, żeby powstał utwór. A, to jest też bardzo... bardzo interesujące, jeżeli chodzi o konwencję. No to kurde, ale pierwszy singiel, jak już będziecie tak streamingowo działali, to kiedy będzie? Mniej więcej. No chcemy w grudniu, jeżeli nam, chyba że nam odradzą, że są święta, to wtedy albo w listopadzie, albo z całej płyty na Nowy Rok. Kolędy. Tak, nowy singiel przybierzeli do Betlejem. No i pięknie. Na to będę czekał. Jest, jakie tantiemy bym miał. No właśnie. Myśl biznesowo. Żaden artysta. Biznesmen. Proszę, to jest prezent dla ciebie. To jest dla mnie? Tak. Co to jest? O kurde, zegarek? Tak, ale spokojnie. Ja sprawdziłem ostatnio, bo ty powiedziałeś, że lubisz zegarki. Nie chciałeś mi powiedzieć, ile kosztował tamten. Już sprawdziłem, że to była Omega. Nowa kosztuje 9000 euro. Więc ten na pewno cię nie zaspokoi. Nie, jest przepiękny. To mi wystarczy. Sprawdzę, czy jest... Czy to podróbka? Dobrze, dobrze. A co to znaczy? Co sprawdzasz? No patrzę, czy jest automat. Okej. No tak, ty masz patent zegarmistrza, czy jakkolwiek się to nazywa. Dobrze. Bardzo i to bardzo dziękuję. To była wielka przyjemność. Dziękuję bardzo.